Dzień dobry. Porozmawiamy sobie dzisiaj o fryzjerstwie. Otóż uważam, że jest to ważny temat, któremu powinniśmy poświęcić czas. Jest dużo rzeczy w fryzjerstwie, o których moglibyśmy mówić. Moglibyśmy wypowiadać się na ten temat godzinami, a nawet dniami. Lecz dzisiaj chciałbym porozmawiać o jednym z najważniejszych tematów na ten temat. A mianowicie są to rozproszone włosy. Jak widzicie, mam je. Posiadam takie oto włosy rozproszone. Ta pani też ma rozproszone włosy. Proszę ją zabrać. Dziękuję. Mam rozproszone włosy. Są one ostatnio bardzo modne. Jak widzicie, u góry są one postawione do góry. Po bokach są postawione na boki. Proste, nie? Bardzo jest to proste. Uważam, że takie włosy w tym sezonie są modne, będą modne jeszcze przez długo. No i chciałbym dzisiaj też powiedzieć o tym, jak takie włosy sobie zapuścić. Jak pójść do fryzjera, jak z nim porozmawiać, żeby takie włosy uzyskać. A mianowicie po prostu mówisz mu, że chcesz mieć rozproszone włosy. Śmieszne, nie? No, po prostu mówisz, że masz rozproszone włosy. No i proste, nie? Ona robi ci to w taki sposób, że masz po bokach ładnie zrobione końcówki. Wszystko jest odpowiednio wydłużone. Porozmawiamy sobie o niemodnych też fryzurach dzisiaj, gdyż no jest to temat dosyć niewygodny, bo 50% społeczeństwa, jak nie więcej, ma niemodne włosy. No i tak to dzisiaj wygląda. Uważam, że jest to trochę stan psychiczny, jeśli ktoś ma włosy na jeża. To jest najgorsze po prostu, co może być. Włosy na jeża to jest dla mnie stan psychiczny na poziomie bardzo złym. Z tą osobą musi być coś źle już i niestety musi poddać się leczeniu, co nie? No i tak to wygląda. Wiecie, no to jest taki mój pierwszy vlog, no i tak to niestety dzisiaj wygląda. No dzisiaj akurat, no może okularki wam nie pasować, no wiecie, no. Jest to takie dosyć, no niemodne, no. Ale wiecie, następnym razem będą inne. Siema, łapa w górę. Cześć.